kolejna afera. Skandal korupcyjny. Ludziom żyje się coraz gorzej. Ludzie nie mają pieniędzy. Dość kurwa tego. Mądrością, którą zdobyłem przez całe życie, chcę się teraz podzielić z całym krajem. Dlatego postanowiłem kandydować w wyborach na prezydenta. Moje postulaty są następujące. Po pierwsze, rozszerzę program Rodzina na swoim, a konkretniej to moja rodzina na swoim. Wybudujemy sobie willę za państwowe i zobaczymy, jak nam się mieszka. Jak dobrze, to rozszerzymy program na resztę kraju. Kolejną palącą kwestią jest służba zdrowia, która wymaga oszczędności i wsparcia. Wiem, jak temu zaradzić. Od teraz każdy pacjent będzie najpierw dostawał setkę z pieprzem i szedł na 48 godzin pod pierzynę. Jak to nie pomoże, są dwa wyjścia. Albo będzie leczony przez ministra zdrowia Jerzego Ziębę, albo leczy się dalej w domu sam. Zamierzam również zerwać wszystkie kontrakty na zakup maseczek, przyłbic i środków dezynfekcyjnych. Bo Polacy są tak obrotni, że maseczki sobie sami uszyją, a na resztę sprzętu się zrzucą. A jak już naprawdę zabraknie pieniędzy, to wezmę mikrofon i coś zarapuję. Co mnie najbardziej irytuje w tym społeczeństwie, to fakt, że ktoś może krzywdzić takie kochane zwierzaczki. Obiecuję, że zaostrzę kary za znęcanie się nad zwierzętami i osobiście każdą wymierzę. A łapę mam ciężką. Teraz coś z nowoczesnych kwestii. Jeśli chodzi o temat legalizacji marihuany, to powiem wam tak. Jak żeśmy byli z Grażynką na wczasach All Excuse Me za granicą, to zaobserwowałem jedną rzecz. Ludzie to po wódce strasznie głupieją, a po marihuaninie siedzą spokojnie i się śmieją. Więc mocno się zastanowię, czy tego nie zalegalizować. Ale najpierw mnie wybierz ta. Panie Januszu, co z LGBT? Tak jak mówiłem, obiecuję, że LPGBT na stacji będzie kosztować mniej niż 2 zł za litr. Jeśli chodzi o sprawy z Niemcami, zadzwonię dzisiaj do tej Makreli Engel i wyjaśnię kilka spraw. Ale w kwestii polityki zagranicznej od razu zaznaczam. Z sąsiadami będziemy trochę gorzej żyć. Wiem, jak zaoszczędzić trochę pieniążków w budżecie. Limuzyny w TDI-ku już mam, więc skarb państwa zaoszczędzi na kupowaniu nowej. Jeśli chodzi o bezrobocie i wojsko, to myślałem, aż wymyśliłem. Wszystkich bezrobotnych wcielimy do armii. I teraz tak. Im będzie więcej bezrobotnych, tym silniejsza będzie armia. Nie dziękuj. Po prostu zagłosuj. Dla moich kontrkandydatów, którzy mówią, że obiecuję gruszki na wierzbie. Proszę bardzo. Są. Wiem, jak jest i znam życie. Od teraz przedsiębiorcy będą mogli sobie wliczyć łapówkę w koszty. I na sam koniec ważna sprawa. Jeżeli ktoś jeszcze raz będzie miał jakieś ale do polskich rolników, to się osobiście ze szwagrem wybierzemy do tej Brukseli ustawić kogo trzeba. A powiem wam, że mój szwagier to najpierw bije, a potem pyta. Moje hasło wyborcze brzmi: nikt wam tyle nie da, co ja wam zabiorę. Głosujcie na mnie. Teraz to dopiero kurwa będzie.